Rycerz Chrystusowy, pisał Bernard, to krzyżowiec, który prowadzi podwójną walkę z ciałem i krwią oraz mocami piekielnymi. Idzie śmiało naprzód, czujnie spoglądając na prawo i lewo. Swoją pierś przyobległ w kolczugę, a duszę okrył pancerzem wiary. Z tą podwójną zbroją nie obawia się już ani człowieka, ani szatana. Idźcie zatem, rycerze, śmiało naprzód. Idźcie z sercem nieustraszonym przepędzić wszystkich wrogów krzyża Chrystusowego. A tę pewność miejcie, że ani śmierć, ani życie nie odłączą was od Chrystusowej miłości. Jakże chwalebny jest powrót rycerza po zwycięskim boju, a jak błogosławiona jego męczeńska śmierć w walce. The Knight of Christ. Bernard Rhodes is a crusader who leads a double fight with body and blood, as well as the forces of hell. He walks boldly forward, vigilantly looking at the left and right. His chest he clothed with chainmail, and his soul covered with armor of faith. With this double armor, he's not afraid of man nor Satan. Go then, boldly forward. Go with your fearless heart. Scare away all of the enemies of the Christ cross. And be certain that no death and no life is going to separate you from the love of Christ. How praiseworthy is the return of the knight after a victorious fight, and how blessed is the martyr's death in battle.